Po powrocie na stary kontynent Wieniawski osiadł w Brukseli, gdzie w 1874 roku przyjął posadę profesora w konserwatorium. W uznaniu zasług otrzymał odznaczenia od króla Belgii i cara Rosji. Skrzypcowa pasja nie oszczędzała jego chorego serca, ale Wieniawski się tym nie przejmował. Zrezygnował z posady w Brukseli, jednak nie z męczących podróży. Co to, to nie. Niestety czasami czuł się na tyle źle, że musiał odwołać występ. Podczas koncertu w Berlinie zasłabł na scenie i zastąpił go inny wirtuoz. Wieniawski nie daje jednak za wygraną i wyrusza do Rosji, gdzie ponownie jest oklaskiwany. Słaby i cierpiący, bez środków do życia, trafia nawet do moskiewskiego szpitala. Ten, który zawsze pomagał artystom w potrzebie, tym razem sam potrzebuje pomocy. Pomagają mu więc zaprzyjaźnieni artyści, organizując koncerty na jego rzecz. Z pomocą przychodzi też wspierająca muzyków Nadjeżda von Meck, która decyduje się ugościć Polaka w swym moskiewskim pałacu. Tam przebywa pod opieką najbliższych przyjaciół. Umiera 31 marca 1880 roku, mając zaledwie 44 lata. Tydzień później, podczas pogrzebu w Warszawie, artystę żegna 40-tysięczny tłum wielbicieli jego talentu.